Zadanie dziesiąte. Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną w kartezjańskim układzie współrzędnych x i y jednego z niżej zapisanych układów równań. I musimy tutaj rozstrzygnąć, który z tych czterech układów jest tutaj zinterpretowany graficznie. Możemy na przykład zacząć od tego, że wykres tej funkcji to jest funkcja rosnąca, a wykres tej funkcji to jest funkcja malejąca. I jak sobie popatrzymy na to, to tutaj w podpunkcie a mamy przy x mamy minusa i tutaj przy dwóch x też mamy minusa. A te minusy nam oznaczają, że tutaj mamy obydwie funkcje malejące. No ale z obrazka widzimy, że jedna powinna być rosnąca, druga malejąca. To znaczy, że podpunkt a jest na pewno zły. Na tej samej zasadzie zły będzie podpunkt c, ponieważ tutaj mamy dwie funkcje rosnące. Tutaj mamy x dodatniego, tutaj mamy dwa x dodatnie. Czyli tu jest funkcja rosnąca, tu jest funkcja rosnąca. Na pewno to do tego obrazka nie pasuje. W podpunkcie b mamy funkcję rosnącą, tu jest funkcja rosnąca, a tu jest funkcja malejąca. Czyli na razie byłoby wszystko ok. W tym przykładzie d jest tak samo, mam funkcję malejącą, bo tu jest minus, a tu jest funkcja rosnąca. Na razie te podpunkty b i d mi pasują obydwa. Żeby rozstrzygnąć, który jest poprawny, to musimy tutaj przypomnieć takie coś. Jeśli mamy funkcję liniową y równa się ax plus b, to każda taka funkcja liniowa zawsze przechodzi przez punkt 0b. I to jest punkt przecięcia się z osią y. Czyli w tym wypadku tutaj widzimy, że ta funkcja malejąca na tym obrazku przecina się w punkcie 0,2. To znaczy, że w tej funkcji b powinno być równe 2, bo to jest 0b, 0,2, czyli b równa się 2, a w tej drugiej funkcji ona oś y przecina w liczbie minus 1 i tutaj mamy punkt 0, minus 1. To znaczy, że w tym wypadku b równa się minus 1. 0b, 0 minus 1, czyli b równa się minus 1. W podpunkcie B ta pierwsza górna funkcja ma tutaj x odjąć 2, tutaj b jest równe minus 2, to znaczy, że ta funkcja przechodzi przez punkt 0 minus 2. No i na tym obrazku w ogóle takiego czegoś nie ma. Żadna z tych funkcji ani ta, ani ta nie przechodzą przez punkt 0 minus 2. Czy właściwie tą odpowiedź b możemy odrzucić, ona nie jest poprawna. Upewnimy się tylko co do odpowiedzi d. W odpowiedzi d, ta pierwsza funkcja, tutaj mamy plus dwójkę, to znaczy, że ta funkcja przechodzi przez punkt 0,2, a ta druga funkcja, jeżeli to jest 2x minus 1, to minus 1 to jest to nasze b, i ta funkcja przechodzi przez punkt 0, minus 1. Czyli tutaj b równa się 2, a tutaj b równa się minus 1. Dla funkcji rosnącej b równa się minus 1, to jest tutaj i to mi pasuje, a dla funkcji malejącej, to była malejąca b równa się 2. To jest funkcja malejąca, i tutaj b równa się 2, zatem odpowiedź d pasuje nam tutaj wszystko idealnie.